Fotowoltaiczna w Bordziłówce, gmina Rossosz, uruchomiona. Inwestorem jest spółka samorządowa Energia Dolina Zielawy. Tworzą ją samorządy pięciu gmin: Rossosz, Wisznice, Sosnówka, Jabłoń i Podedwórze. Farma kosztowała ponad 9,5 miliona złotych, ma się zwrócić po 7 latach. Relacja Zbigniewa Maciejuka. Farma w Bordziłówce to 5,5 tysiąca paneli fotowoltaicznych. Ich montaż zakończył się we wrześniu, a otwarcie poprzedził rozruch instalacji. Samorządowcy z Porozumienia Dolina Zielawy nie kryją zadowolenia i nadziei związanych z tą inwestycją. Działa bez zarzutu. Farma w ciągu miesiąca, dzisiaj mija miesiąc, wygenerowała 75 MWh energii. W miesiącach letnich ta ilość energii może być dwukrotnie większa. Lubelszczyzna właśnie jest tym terenem kraju, gdzie nasłonecznienie jest największe i sięga około 1000 watów na metr kwadratowy. I taka ilość energii generowanej przez promieniowanie słoneczne pozwala na osiągnięcie nam na tej farmie mocy maksymalnej 1,4 MW. Farma w Bordziłówce ma 3,5 hektara powierzchni. Zastosowane panele w większości są polikrystaliczne. Przede wszystkim jest to energia czysta, energia darmowa, energia, która jest w bardzo dużej zasobności, ponieważ słońce emituje w przestrzeń kosmiczną wielokroć więcej energii niż cała ludzkość potrzebuje. Odnawialne źródła energii mogą przynieść gminom wymierne korzyści finansowe. Takie instalacje są bardzo opłacalne. Wówczas mamy na przykład dofinansowaniu środkami europejskimi tańszą energię dla szkół, dla urzędu, dla tych celów publicznych. Inwestowanie w odnawialne źródła energii zostało wpisane w strategię rozwoju województwa lubelskiego. Samorządowcy z Doliny Zielawy pokazali, że można w taki sposób niezwykle innowacyjny wpływać na rozwój regionu, realizować zadania na miarę XXI wieku. Myślę, że jest najlepszym rozwiązaniem dla zdrowia i kondycji budżetów tych właśnie gmin. A to, o to właśnie chodzi. Farma fotowoltaiczna w Bordziłówce może zaspokoić potrzeby energetyczne 200 gospodarstw, a także może być wykorzystana do oświetlenia ulic, szkół i urzędów. Jest pierwszą taką inwestycją w województwie lubelskim i jedną z pierwszych w kraju. Kolejna zostanie otwarta w powiecie łukowskim.